Cześć kochani, witam się z Wami ponownie w kolejnym czytaniu na moim kanale. Kochani, dziś jak już widzicie po tytule, czytanie, nad którym dawno już się zastanawiałam, czy takie czytanie dla Was wykonać. Takiego czytania jeszcze u mnie na kanale nie było, to znaczy czytanie na poprzednie wcielenia, tak? Sprawdzimy sobie w kartach, czy żyłeś już kiedyś w poprzednim wcieleniu, jeżeli część z Was wierzy w reinkarnację i tak dalej, to kochani, zobaczymy. Ewentualnie kim byłeś jako osoba, byłaś jako osoba, jakie życie ewentualnie prowadziłeś, tak? Zobaczymy też, jakie lęki macie, lęki, które jakby przeszły z poprzedniego wcielenia oraz czy osoba przy Was, ewentualnie partner, partnerka, jeżeli taka osoba jest, jest osobą z relacji karmicznej, z relacji z poprzednich wcieleń. Zapraszam Was serdecznie na czytanie, czy to karma, czy bratnia dusza, które już jest na moim kanale, kochani. Jeżeli oczywiście teraz będą ogłoszenia parafialne, osoby, których nie interesuje, to po prostu przesuńcie sobie film dalej. Ja tylko przypominam, iż do końca maja jest promocja na minus 50 na czytania u mnie prywatne. I tyle, kochani. Przypominam, czytaniem jest ogólnym, nie z każdym może rezonować, ale myślę, że akurat rezonacja moich kart jest z Wami prześwietna, o ile istnieje takie słowo, bardzo dobra, nawet w czytaniach ogólnych. Każdy z Was będzie czuł, czy karty mówią do niego, czy to dotyczy Waszej osoby, kochani. Dziś mamy pulę kart, ale wiecie co, dzisiaj Wam położę kamienie, bo karty są oczyszczone, celowo odwrócone przeze mnie. I dla karty numer 1 położymy sobie kwarc różowy, dla karty numer 2 położymy sobie tygrysie oko. Jeszcze muszę wrócić, tak, jeżeli kochani chcecie takie kamienie, mam dostępne u siebie, to są kamienie w kształcie słupka, jak widzicie, 10 cm ma taki słupek, są u mnie na stronie, na którą też Was zapraszam, trochę tą stronę zaniedbałam, ale muszę tam powrzucać wszystkie rzeczy, które mam dla Was naszykowane. Kochani, na tym robię runy. Runy na ochronę, na miłość, na przyciągnięcie miłości, na finanse, na zdrowie. Tyle, bo zaraz dostanę tutaj... Jak zwykle wiecie, że ja do małomównych nie należę, chcę dużo rzeczy powiedzieć naraz, a czasem to wprowadza niepotrzebny chaos, dlatego przepraszam, wracam. Karta numer 2, tygrysie oko, kochani. Wy przemyślcie, zastanówcie się, wybierzcie sobie po kamieniu lub po kartach, które do Was przemawiają, które mogą z Wami rezonować i zaczynamy. Zapraszam serdecznie. Kochani, mam kartę numer 1, tak naprawdę są to dwie karty. Pierwsze pytanie do kart... Czy żyłaś już wcześniej? Czy to jest Twoje kolejne wcielenie? Albo może pierwsze? Kochani, karta zdecydowanie mówi, że to nie jest Twoje pierwsze wcielenie. Chociaż jako dusza, która reinkarnowała, jesteś dosyć młodą duszą, co oznacza, że to jest maksymalnie 2 do 3 żyć. Ostatnie życie, które prowadziłeś, wygląda na to, że byłeś osobą lub byłaś osobą dosyć zamożną, majętną, szanowaną i podziwianą. W tym życiu czujesz jakby niespełnienie pod tym kątem. To znaczy masz duże ambicje, jesteś osobą ambitną, osobą, która do czegoś dąży, która pragnie, czegoś chce. I tutaj w którymś aspekcie jest jakieś niespełnienie przeniesione z poprzedniego wcielenia. Kochani, w poprzednim życiu karty pokazują, iż byłaś osobą, która nie miała dzieci. Nie miała dzieci i przechodzimy dalej. Ja zobaczę, jeżeli masz partnera, partnerkę, osobę z Twojej myśli, czy to jest karma, czy bratnia dusza, zobaczymy. Kochani, zobaczcie. Pokażę Wam. Kochani, relacja jest relacją karmiczną. Mało tego, dzieliła Was różnica kulturowa, dzieliła Was różnica być może wieku lub pozycji społecznej, czyli Wy
byliście osobą zamożną, majętną, być może wykształconą, bo mi tu karty pokazują, wiecie, jak ja mam taką myśl od kart, to Wam przekażę, że to są lata takie 1800, dosłownie, tak mi to w kartach, tak mi karty przekazują, a osoba przy Was była osobą, która, ta miłość była w ukryciu, ta miłość była trudna, ta miłość była niespełniona, ta miłość była negowana, nieakceptowana w poprzednim życiu. Dla części z Was ta relacja przeniosła się do tego życia. Dlatego, iż w poprzednim była niespełniona, nie mogliście być razem, ta osoba ponownie pojawiła się na Waszej drodze. I tutaj karty pokazują, iż sytuacja albo się może powtórzyć, czyli to samo, co w poprzednim życiu, mimo że czasy są już inne, oczekiwania i jakby spojrzenie na relacje, na związki, na ludzi ogólnie jest inne, to Wy jesteście z podobnym niespełnieniem w sercu, tak? I różnice między Wami jakby pozostają mimo zmiany czasów podobne. Stąd możecie borykać się właśnie z uczuciem niespełnionym, tak? Karty pokazują, że mało tego, że tu jest relacja karmiczna, to może jeszcze być relacją bratnich dusz, czyli jedno drugie uzupełnia, jedno drugiego pragnie, jedno drugiego pożąda. Tak jak ja to mówię w karmie, nawet to się, nawet w Waszej myśli, to się nawet nie musi przełożyć na, wiecie, życie, na realne życie teraz, jeżeli na przykład Wy możecie tą osobę nawet w myślach kochać całe życie, myśleć o tej osobie całe życie, albo od początku Waszego życia, takiego świadomego, dorosłego, Wy czujecie, że czegoś Wam brakuje. Być może jeszcze dla części z Was ta osoba nie stanęła na Waszej drodze. Wy czujecie, że czegoś Wam brakuje, że coś jest nie tak, że jakiegoś elementu w Waszym życiu, właśnie tak jak powiedziałam, brakuje. Dla części z Was na pewno, jeżeli jeszcze nie poznaliście tej karmy, tej relacji, po prostu tej osoby, to ta osoba stanie na Waszej drodze prędzej czy później, kochani, tak? Także mamy już odpowiedź na pierwsze pytanie dla Was. Chcę zobaczyć teraz, kochani, kim byłeś, byłaś, ewentualnie jakie życie, ale to już tutaj w tej pierwszej karcie nam bardzo ładnie karta pokazała, ale sprawdzimy jeszcze raz, może jakieś będzie dopowiedzenie. Zobaczcie, kochani, no to tak jak ja mówię. Powiem Wam szczerze, że dla części z Was karty tu pokazują podróże, piękne życie w ogóle, piękne życie. Osoba majętna, osoba z kręgów towarzyskich, osoba podziwiana, osoba wykształcona, ale osoba kochająca kogoś, kto dla niej nie mógł w tamtych czasach być. Także uczucie niespełnione. Kochani, karty pokazują mi tutaj jasno i wyraźnie właśnie, że były podróże. Dla części z Was w tym życiu jesteście spod znaku ryb i w tamtym życiu też byliście spod znaku ryb. Lub osoba, o którą pytacie, jest spod znaku ryb, raka lub skorpiona. To dodaję, tak? Kochani, tak mi wychodzi. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, to tak na marginesie, chociaż tego może nie powinnam do końca tak mówić, ale Wasza relacja w tamtym wcieleniu zakończyła się trochę, powiem Wam, tragicznie. O, może powiem tak. Jeżeli chodzi o osobę z Waszego serca. Tak Wam powiem. Dobra, zobaczymy lęki. Lęki, które masz lub ewentualnie, które przeniosły się na to życie, tak? Uczucia, które trzeba przepracować. O, może w ten sposób Wam to określę. Cały czas mówię, tu jest, wiecie co, tu jest, powiem Wam jasno i wyraźnie, bo oczywiście czytanie jest ogólne, nie z każdym może tutaj rezonować, ale karty mi tu mówią, że w tym życiu, w tym wcieleniu, Ty jesteś osobą, która próbuje zadowalać innych. Boisz się odrzucenia, boisz się zranienia, boisz się braku akceptacji, boisz się wszystkiego tego, co miałeś w poprzednim wcieleniu. Tak mi wychodzi. Wiecie? Tak mi wychodzi. Skrywasz swoje prawdziwe uczucia, albo żeby kogoś nie stracić, masz tendencję do wybielania, idealizowania. Możesz mieć jako osoba skłonność po prostu do
No, takiego niespełnienia w środku, w sercu, w uczuciu, że czegoś Ci ciągle brakuje, tak? Może być też tak, że dla części z Was karta pokazuje, że możesz niepotrzebnie wprowadzać sobie sam chaos w swoje życie. Nie umiesz tego życia poukładać, nie umiesz wyprostować pewnych spraw, ścieżek, szczególnie właśnie w sprawach uczuciowych, ale to się rzutuje na całe życie. Kochani, tak mi wychodzi dla karty numer 1. Powiedzcie w komentarzu, napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie, jak to czytanie się Wam podoba, jak Wy wewnętrznie odczuwacie, odbieracie informacje od kart. A ja, kochani, przechodzę do karty numer 2, do Tygrysiego Oka. Zobaczymy, co nam tam karty pokażą dla Was. A więc, kochani, mamy kartę numer 2. Mamy kartę numer 2 i sprawdzamy, czy już żyłaś kiedyś w poprzednim, miałaś poprzednie wcielenie. Kochani, też mi wychodzi poprzednie wcielenie dla Was. I wbrew pozorom, w porównaniu do karty numer 1, Wasza dusza nie jest już taka młoda i miała bardzo duży bagaż obciążeń takich z kilku wcieleń wcześniej, tak? Tu trzeba już by było zrobić trochę inne zapytanie, no ale ja mówię dla Was ogólnie, także powiem w skrócie. Dusza wyniosła Wasza w to życie bardzo dużo, jakby taki bagaż doświadczeń życiowych z poprzednich wcieleń kilku, co najmniej kilku, na pewno więcej niż 3 wcielenia, ja myślę, że nawet więcej jak 5 wcieleń przy Was było. Kochani, karta mówi, czy może zobaczymy, kim byłeś, tak? Bo karta od razu sama tutaj sugeruje. Karta mi tutaj mówi, że jesteś, może byłaś, no nie jesteś, ale jesteś duszą, która żyła w dużej, licznej grupie społeczności. Miała dużą rodzinę, być może bardzo dużo rodzeństwa. Może się przekładać to, że w tym wcieleniu na przykład jesteście jedynakiem albo jedynaczką dla części z Was. Bardzo duża ilość rodzeństwa i to powiem Wam naprawdę, myślę, że tutaj takie karty pokazują przynajmniej te 10-9 osób, jeżeli chodzi o rodzeństwo, tak? Karta z dużym, osoba z dużym bagażem doświadczeń życiowych. Osoba pracująca bardzo ciężko na to, żeby coś w życiu mieć. Kochani, co jeszcze? Czy ta osoba przy Was lub ewentualny partner przy Was, osoba, o której myślicie, nie jest z relacji karmicznej przy Was? Wychodzi mi bratnia dusza, to nie jest relacja karmiczna, wychodzą mi osoby spod znaku bliźniąt, spod znaku wodnika, spod znaku, kochani, koziorożca i spod znaku barana ewentualnie. To albo Wy, oczywiście wiecie już, jak to u mnie wygląda, albo Wy, albo osoba, o którą pytacie, ale tu jest bratnia dusza. Tu nie ma karmy z poprzedniego wcielenia, bo mi tu wychodzi, że Wy w poprzednich wcieleniach jakby skupialiście się na pomocy innym, na pomocy potrzebującym, na okazywaniu jakby, wiecie, dla części z Was to jest właśnie taka praca, kilka wcieleń, poświęcenie się dla kogoś, kilka wcieleń, być może praca jako wolontariat, ale no w naszych czasach teraz, tak? A w poprzednich to się mogło nazywać inaczej. W każdym razie jest duża pomoc, wsparcie. Dla części z Was karty pokazują, że mogłeś w poprzednim wcieleniu być nauczycielem, nauczycielką, osobą, która pilnuje, zarządza, czyli tak jak wiecie, no... przysłowiowy szeryf, przysłowiowa osoba, która, może jakiś burmistrz, osoba, która pilnuje porządku, osoba, która dba, osoba, która pomaga. I jakby tutaj było przy Was, nie ma w kartach informacji, że byliście osobą, która była w rodzinie na zasadzie, tak, mam męża, mam żonę, lub jestem, mam dzieci. Jakby kilka wcieleń toczyło się to, że Wy z wcielenia na wcielenie skupialiście się na pomocy innym, na pomocy zwierzętom, na pomocy ludziom, na wsparciu, na poradach, może tak. Teraz na Waszej drodze i przy Was pokazuje mi się bratnia dusza, dlatego może nie ma, jakby wszystkie sprawy Wasze są zakończone z poprzednich wcieleń, wiecie? Nie widzę tutaj, poza sprawami jakimiś rodzinnymi, może tak, ale żeby już nie mieszać wątków. Jeżeli chodzi o uczucia, to wszystkie sprawy związane z uczuciami są przepracowane, zamknięte. Tu jest karta bratniej duszy. Osoby
którą albo zbyt późno poznaliście, albo dopiero poznacie, albo osoba, która pojawiła się w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim czasie, co może świadczyć, że tak jak w poprzednich wcieleniach mogliście też mieć bratnie duszę. Wszystkie relacje były zakończone, wszystkie uczucia były przepracowane poza uczuciami jakimiś rodzinnymi. Wychodzi mi karta rodzinnego niespełnienia, konfliktów, nieporozumień, braku uczucia opieki ze strony rodziców albo zwrócenia uwagi ze strony rodziców. No tak mi, kochani, w kartach wychodzi tutaj przy Was, tak? Zobaczymy jeszcze karty, zobaczymy, czy nam coś dopowiedzą do tego tematu. Oczywiście sprawdzę zaraz Wam lęki, jakie wyjdą też przy Was. Kochani, ogólnie powiem Wam tak. Z tego, co ja tu widzę, to jesteś osobą bardzo wrażliwą, bardzo uczuciową, bardzo pragnącą miłości, czułości. Na tym Ci zależy. Tobie nie zależy tak bardzo na fizyczności. Ta fizyczność jest jakby tylko tutaj takim punktem odniesienia, tak? Ale Wy potrzebujecie takiej miłości, wrażliwości, czułości, dowartościowania, zwrócenia, dla kogoś być osobą ważną, istotną w życiu, tak? Tak jak w poprzednich wcieleniach, to Wy jakby dbaliście o kogoś, pomagaliście lub wspieraliście jakieś osoby w tym życiu, i to Wy potrzebujecie tego, Wy oczekujecie, Wy byście chcieli. Bardzo mi tu karta wybija, że chcielibyście mieć prawdziwą rodzinę, taką, wiecie, rodzinę jak z obrazka, dom, męża, dzieci, wszystko, żeby było takie naprawdę aż, może nie lukrowane, ale wiecie, szczere i prawdziwe, i normalne, i życiowe takie. Karty mi tu pokazują Wasze lęki, to właśnie strach, że taka osoba się nie znajdzie, albo strach przed samotnością, strach przed taką samotnością, że strach przed wyborem, na zasadzie wolę tkwić w tym, co jest, niż żeby być samemu. Wiecie, o co chodzi. No, kochani, tu trzeba otworzyć jakby się na... otworzyć swoje serce, swoje uczucia, swoje myśli, otworzyć, zajrzeć w głąb siebie. Wiecie? Bo ja widzę tu szczęśliwą kartę dla Was ogólnie, życiową. Wy nie będziecie ani sami w przyszłości, ani w samotności. Ogólne jest spełnienie, ale jest problem z wyborem. W którą stronę iść? Jakbyście dokonywali złych wyborów albo przyciągali nieodpowiednie osoby, które mogą trochę wykorzystać Waszą wrażliwość i tak dalej. Kochani, no tak mi wychodzi. Sama jestem bardzo ciekawa, jak to czytanie odbierzecie. Piszcie w komentarzach. Będzie mi niezmiernie miło. Zobaczymy. Może następnym razem zrobię kolejną taką aktualizację, bo no jest Was bardzo dużo i tak jak mówię, no i osoby mogą sobie wybrać inne opcje wtedy. Kochani, piszcie do mnie, zobaczymy, co w kartach się dla Was wtedy pokaże. Ja zapraszam Was również na inne filmy, które są czytania na moim kanale, już dostępne. Teraz się z Wami żegnam, dziękuję Wam za czas poświęcony dla mnie, dla moich kart, że byliście tu ze mną, że zajrzeliście do mnie na kanał. Subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę. Słyszymy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.